Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Koronawirus koronawirusem, ale uczyć się trzeba. Lekcje odbywają się zdalnie, a dziś próbny egzamin ósmoklasisty. Jak wygląda polska edukacja w dobie epidemii? O tym porozmawiam z moim gościem. W rozmowie telefonicznej małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Za niespełna godzinę uczniowie ostatnich klas podstawówek przystąpią do próbnego egzaminu. Jak ten egzamin będzie wyglądał w domu i na ile wyniki tego egzaminu będą miarodajne? Jak będzie wyglądał? Uczniowie pobiorą arkusze i będą wypełniać. Ci, którzy będą do tego przygotowani i w pełni zmotywowani. Trudno powiedzieć, że jest to akcja, która obejmie wszystkich ósmoklasistów, no ale warto z tego narzędzia skorzystać, bo można sprawdzić swoje możliwości. No i właśnie, bo ten próbny egzamin nie jest obowiązkowy. Ale oczywiście nie może być obowiązkowy. No mamy taką, a nie inną sytuację i ja bym cały czas namawiam do tego takiego spokojnego podejścia do tej sytuacji, szczególnej sytuacji, jaką mamy i korzystania z różnych możliwości, ale nie w atmosferze jakiegoś szalonego obowiązku, nerwów i frustracji, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w tym, jak mówię, szczególnym czasie zadbać o to, żeby jak najmniej marnowały dzieci, uczniowie nasi czas, żeby można było im wypełnić ten czas czymś pożytecznym, ale nie za wszelką cenę, jeszcze raz mówię, bo wiemy dobrze, że są różne problemy i sprzętowe, i takie rodzinne, i bardzo wiele innych. Więc tam, gdzie jest taka możliwość, namawiamy do tego, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Tam, gdzie nie ma takiej możliwości, trudno. Nie ma, to nie jest powód do jakiejkolwiek tutaj rozpaczy, załamywania rąk. Dziś ruszają próbne egzaminy. Co z tym właściwym egzaminem? No, pani redaktor, trudno dzisiaj powiedzieć, co będzie z właściwym egzaminem. Póki co nie mamy żadnych informacji na ten temat, że będziemy przekładać, że zmieni się jakkolwiek harmonogram roku szkolnego. Ja też tutaj proszę o spokój i cierpliwość. My patrzymy, jak wygląda sytuacja z rozpowszechnianiem się koronawirusa, czy być może, że uda się tą sytuację jakoś uspokoić i będzie możliwość przeprowadzenia takiego egzaminu. Pamiętajmy, że póki co szkoły są puste, można inaczej zorganizować ten egzamin, niekoniecznie nawet komasując dzieci, tak jak do tej pory było w jednej sali. Więc spokojnie, patrzmy na to, co się dzieje i bądźmy elastyczni, dostosowując się do warunków. W Polsce zamknięte zostały szkoły, jednak nie oznacza to zaprzestania działań edukacyjnych. Jak sprawdza się to zdalne nauczanie, które, jak wiemy, jest obowiązkowe, o ile właśnie ten próbny egzamin ósmoklasisty nie jest obowiązkowy, ale zdalne nauczanie już tak. Jak to się sprawdza? To znaczy, pani redaktor, od momentu, kiedy mamy rozporządzenie ministra z 25, obowiązujące od 25 marca, realizacja podstawy programowej jest obowiązkowa. Tak to jest dokładnie powiedziane. W takim razie, jak to wygląda w praktyce i to zdalne nauczanie, to przesyłanie materiałów na przykład i zadań do odrobienia w domu, czy lekcje na żywo z nauczycielem? No to trzeba byłoby tu bardzo dużo powiedzieć na temat tego, co to w ogóle jest to zdalne nauczanie, bo jest tu bardzo wiele złych interpretacji. Otóż zdalne nauczanie nie polega na tym, że jest to nauczanie online, czyli w takiej reakcji bezpośredniej nauczyciela i uczniów. To jest bardzo wiele różnego rodzaju form. Zdalne nauczanie to jest, oprócz takich lekcji online, są to również formy takie, że przesyła się informacje dzieciom, uczniom
za pomocą dziennika elektronicznego, w którym są polecenia do zrealizowania materiału. To są również informacje o tym, co można oglądać i odpowiednie linki do audycji telewizyjnych, do audycji internetowych, do audiobooków, do słuchowisk radiowych i wiele, wiele jeszcze innych tu form. To wszystko mieści się w tym worku pod tytułem zdalne nauczanie. Najważniejsze, co jest w tej chwili do zrealizowania i co oczywiście należy do nauczycieli, którzy pod przewodnictwem dyrektora w szkole układają to zdalne nauczanie, to taka korelacja między nauczycielami, którzy pracują z dziećmi w jednej klasie, żeby uczniowie po pierwsze nie dostawali za dużo materiału do zrobienia i żeby dostawali takie materiały, które są w stanie zrealizować. Tak? Bo to jest bardzo istotne, czy są w stanie samodzielnie pewne rzeczy, te polecenia wykonać. I powiem tak, że jeszcze raz wracając do tego, co powiedziałam na początku. Nie wszyscy uczniowie są przygotowani do tego z różnych przyczyn, żeby realizować samodzielnie ten materiał, więc oczywiście należy podejmować starania, ale znowu bez wariowania. Jeżeli się nie uda czegoś zrealizować, jeżeli uczeń nie jest w stanie czegoś sam zrealizować, nie ma tutaj odpowiedniej pomocy, to wszystko w momencie, kiedy wrócimy do szkoły, będziemy musieli ponaprawiać i nie jest to żadna tragedia. Ja cały czas w swoich komunikatach do dyrektorów bardzo proszę o to, żeby bardzo rozsądnie i w porozumieniu z rodzicami realizować podstawy programowe. Prosiłam też nauczycieli, żeby na początek przeglądnęli wszystkie materiały, jakie planowali zrealizować, żeby w ten sposób je przeglądnąć, żeby bardzo wiele z tego, co nie jest najpotrzebniejsze, odrzucić. No niestety taką mamy, a nie inną sytuację. Jeszcze raz mówię, trzeba tutaj dostosowywać się do warunków, starając się, żeby to, co mamy młodzieży przekazać, żeby było przekazywane w sposób naprawdę bardzo, bardzo taki przyjazny, ze zrozumieniem, z wielką empatią. Dobrze, pani kurator, ale weźmy pod uwagę taką sytuację, że na przykład z jednej klasy połowa uczniów ma dostęp do internetu. Na bieżąco te zdalne lekcje się odbywają, czy to w sposób właśnie na żywo, czy za pomocą przesyłania materiałów. Połowa dzieci nie ma dostępu internetu i nic w tym czasie nie robi, bo nie ma takiego obowiązku, tak jak pani kurator powiedziała, można do tego podejść elastycznie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to nic na siłę. Co później po powrocie do szkoły? Jak te lekcje będą wyglądać? Błąd założycielski. To od razu pani powiem. To pani rozumowanie absolutnie nie jest zgodne z tym, co ja przekazuję dyrektorom i nauczycielom. Po pierwsze, zanim zaczynamy jakąkolwiek formę realizacji zdalnego nauczania, musi być informacja zwrotna od rodziców, uczniów, czy ta forma, którą przygotowali nauczyciele, czy którą proponują na początku, jest do realizacji. Nie ma być takich sytuacji, absolutnie nie jest to właściwe. To, co pani powiedziała, to jest jakiś... Próbuję zrozumieć to, o czym pani mówi, że nic na siłę. Jak to w praktyce wygląda? Wie pani, na to, jak w praktyce wygląda, to ja będę mogła odpowiedzieć, jak to wszystko pewno minie i będę zbierała wszystkie możliwe informacje. Natomiast ja w tej chwili mam jakieś informacje z dnia, tygodnia poprzedniego, prawda, gdzie dopiero ten rozruch się rozpoczyna. Miałam bardzo, bardzo ciekawą rozmowę z jedną z pani dyrektor z Krakowa, która mówiła do mnie, że bardzo prosi o cierpliwość, bo ona wszystko w tym momencie przygotowuje i realizację podstawy programowej zaczyna od dzisiaj, bo ma taki okres rozruchu, musi to zrobić bardzo mądrze, musi to zrobić w pełnym przekazie i zrozumieniu z rodzicami, a na to potrzebuje więcej czasu i też nic się z tego powodu nie dzieje. Ja rozumiem, że najważniejsze w tym momencie jest zadbanie o taką dobrą relację z rodzicami i faktyczne realizacje podstawy programowej tam, gdzie jest to możliwe, tak?
I w ten sposób działajmy. Ja naprawdę uważam, że w takiej szczególnej sytuacji, jaką w tej chwili mamy, w takiej trudnej sytuacji, mnożenie problemów i to w przełożeniu na rodziny, które na przykład na niewielkiej zupełnie powierzchni muszą funkcjonować z dwójką dzieci, z trójką dzieci, jest ogromnie trudne. Więc naprawdę proponuję wszystkim, zaczynając oczywiście od nauczycieli, żeby wszystkie formy, jakiekolwiek dopracowują, były w pełni skonsultowane z rodzicami i realizowane tak, żeby tej całej atmosfery rodzinnej nie psuć. Pani kurator, to dopytam w takim razie, jeżeli nie udałoby się zrealizować tej podstawy programowej, bo to jest obowiązkiem, tak jak pani mówi, to czy termin roku szkolnego może zostać przesunięty? Czy wakacje na przykład mogą być krótkie? Czy jest takie zagrożenie? Jeszcze raz mówię, nie ma dzisiaj takiego zagrożenia. Nikt nie mówi o takiej sytuacji. Ja powiem jeszcze tak, że ja się trochę dziwię tym wszystkim teraz takim wielkim zatroskaniom o realizację podstawy programowej, o właściwym zakończeniu roku szkolnego, o tym terminie. Dziwię się w kontekście ubiegłego roku. Proszę sobie przypomnieć, co się działo rok temu, kiedy mieliśmy do czynienia ze strajkami nauczycieli, nikt z nauczycieli, nikt z dziennikarzy, z całej tej aury, która wokół była, nie martwił się o to, że uczniowie zostali zostawieni sami sobie, że nie wiadomo, co robią, że tracą czas. Dzisiaj staramy się, żeby ten czas nie był stracony, ale wtedy traciły dzieci ten czas. Ponad 3 tygodnie były sytuacje takie, kiedy widzieliśmy nawet obrazki, kiedy dzieci przychodziły do szkoły i prosiły o to, żeby zająć im czas i nic się wtedy nie działo. To był obrzydliwy, paskudny czas i żadne reakcje ze strony właściwej do zapełnienia czasu tym dzieciom pożytecznego nie były widoczne, a wszelkie głosy rozsądku, które prosiły im o to, żeby na przykład nie zamykać przedszkoli, bo w Krakowie na przykład były sytuacje, kiedy ponad 180 szkół i przedszkoli była zamknięta, kiedy rodzice nie mogli dzieci nawet do przedszkoli odprowadzać, kiedy musieli sobie sami organizować jakoś ten czas, wielkim kosztem bardzo często również i finansowym. Nic się nie działo, tak? Nic nie było, żadnego tutaj zaniepokojenia nie było. Dzisiaj mamy ogromną falę, zwłaszcza z tej strony, która popierała strajki, udawanego, rzekomej troski o to, że w tej chwili dzieci tracą czas. Otóż staramy się, proszę Państwa, żeby ten czas nie był stracony. Natomiast tego typu działania są olbrzymią i obrzydliwą hipokryzją. To albo myślimy o dobru dziecka, albo nie myślimy, więc nie udawajmy w tej chwili, że jest wyjątkowo źle, bo wyjątkowo źle było w zeszłym roku. I ogromnie jest mi przykro to, że po raz drugi w analogicznym czasie dochodzi do sytuacji, w której te dzieci faktycznie nie mogą chodzić do szkoły, bo szkoła jest potrzebna. Jak widać z tego, co się dzieje, szkoła naprawdę jest bardzo potrzebna i mam nadzieję, że bardzo szybko sytuacja wróci do normalności, że dzieci będą mogły przyjść do szkoły, ale z tej całej sytuacji, jaka dzisiaj jest, trzeba wyciągnąć jeszcze coś dobrego, tak? Bo trzeba popatrzeć na to, że faktycznie zdarzają się takie sytuacje, kiedy my musimy mieć plan B na nauczanie i dopracować się form takiego przekazu do dzieci, żeby faktycznie mogły właściwie czas pożytecznie spędzać. I nawiązując do tego, co pani mówiła, że przecież spora grupa, nie wiem oczywiście jak spora, bo w tej chwili zbieram takie informacje od wszystkich dyrektorów szkół, ile jest braków i jakie są potrzeby w wyposażeniu uczniów i nauczycieli w nowoczesny sprzęt komputerowy. To nie wiem oczywiście, jakie są braki, ale już wiemy, że zostały pieniądze w tej chwili przeznaczone na uzupełnienie braków
z budżetu unijnego, z budżetu, które z takiego przekazania, które, o które się wystarało Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z resortem cyfryzacji, to jest 180 milionów. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest za mało, w związku z tym proszę wszystkie możliwe firmy, osoby prywatne, jeżeli posiadają na zbyciu sprzęt, czy to nowy, czy też w dobrym stanie używany, o informacje i będziemy po prostu przekazywać w ręce osób, które potrzebują, tak uczniów, jak i nauczycieli. Pani kurator, bo czas dobiega końca. Chcę jeszcze zapytać o matury, bo wiem, że pani mówi, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły odnośnie roku szkolnego czy wakacji, ale wielu maturzystów niepokoi się o te terminy. No one tuż. Czy są brane pod uwagę jakieś inne scenariusze w ogóle w tej chwili? Pani redaktor, ja myślę, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej na tym się bardzo porządnie zastanawiają. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nie, w tej chwili nie ma żadnych takich pomysłów na przesunięcia, tak? Nie ma też żadnego grożenia, tak jak było w ubiegłym roku uczniom, że nie będą podchodzili do matur, więc spokojnie ja proszę u maturzystów, żeby ten czas, który w tej chwili spędzają w domach, no po prostu faktycznie postarali się przeznaczyć na powtórzenia, na uzupełnienia wiedzy, a postaramy się zrobić wszystko, żeby mogli podejść w normalnym czasie do matury bez zagrożenia ich zdrowia. Bardzo dziękuję. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak była gościem programu Słowo za Słowo. Dziękuję serdecznie.